Wow, odcinek 11 w końcu. Cześć, witajcie, jestem Chudy. A oto kariera zawodnika w FIFA 19. Odcinek numer 11 był ostatnio 10,5. Chyba trochę skipnęliśmy na Twitchu, z tego co pamiętam, coś tam nie pykło, materiał się nie nadawał, żeby wrzucić na YouTube'a. Nie udało nam się odejść z tego klubu. Jesteśmy przed oknem transferowym. Wygramy ten mecz. Jeśli uda się odejść na wypożyczenie w zimowym okienku transferowym, czyli w tym odcinku, to trochę tą serię pociągniemy do wyjścia dema FIFA 20. Może nawet trochę dłużej. Do wyjścia może samej FIFA 20. Zobaczymy. Jeśli nie uda, klikamy koniec kariery. Także zaczynamy. Będzie dośrodkowanie. Chudy tam wbiega. Czy uderzy z główki? Nie uderzy. Ajajaj. Chudy zagra ładnie do przodu. Będzie szansa i nic z tego. Chudy. Gol. Jest! Pięknie! 20 asysta w karierze, no za wiele. No i Chudy nie ma. To wszystko z tego względu, że nie gra, ponieważ jest obrażony na władzę klubu. Ze względu na to, że nie chcą dać mu transferu. Ale w ogóle było parę patchy do FIFA. Czy głupotą jest wierzyć, że mogli to naprawić i nagle uda się odejść na pełnoprawny transfer? Myślę, że tak. Myślę, że nie ma się co łudzić. Po prostu zostaniemy przy prośbie o wypożyczenie i może uda się pójść do jakiejś ligi angielskiej, najlepiej. Same łapki w górę, no Chudy się musi dobrze zaprezentować przed okienkiem transferowym, żeby była masa chętnych na niego. Chudy zagrywa w pole karne i kolejna asysta, 2-0. Jak się nasz klub w ogóle nazywa? Perf of Glory. Nie, Perf Glory, to nie ma of, tak, Perf Glory. Prowadzi 2-0 w tym meczu. Jest to jedno z niewielu zwycięstw tego klubu w tym sezonie, no bo Chudy nie grał i sobie bez niego nie radzili po prostu. Dlatego nie chcą go sprzedać. Jest dla nich zbyt cenny. No, sprawa skończy się w sądzie, panowie. Chudy odejdzie, czy tego chcecie, czy nie. Chudy, czy teraz będzie bramka w jego wykonaniu? Może no, niestety strzał zablokowany, będzie tylko rzut rożny, który wykonuje właśnie Chudy i dośrodkowanie łapie bramkarz. Teraz Chudy wybiega. Będzie szansa dla niego. Strzał! Czy ja mam zmienione sterowanie? Nie no, dośrodkowanie, dobrze. To wyglądało jak to byłoby dośrodkowanie, ale nie no, mam ok sterowanie. Bo w ogóle coś się dziwnego tu podziało. Mecz jest chyba dłuższy niż powinien. I jak odpalałem grę, to też jakiś samouczek mi wyskoczył, jakby w ogóle pierwszy raz grę odpali i miałem trenera włączonego na początku meczu. Mam wrażenie, że po prostu to dlatego, że kupiłem FIFA sobie na PlayStation i połączyłem konta i to mogło mieć jakiś wpływ. Tak przypuszczam. Bo innej opcji nie widzę. A w tym momencie mamy 2 minuty doliczone, więc nie ma co już robić cięcia. Spokojne podania, ocena mi spada, bo się źle ustawiam. No trudno. Czy tytuł zawodnika meczu powędruje do Chudego? No właśnie, co było ważniejsze w tym meczu? Dwie asysty i ogólne podania Chudego? Czy wykończenie tego, co zdobył te dwie bramki? Jednak asysty i Chudy o 0-1 tylko zostaje zawodnikiem meczu i to jest wielki plus dla niego. Mam nadzieję, że zainteresuje się nim jakiś wielki klub albo cokolwiek, no bo nie udało się odejść na wypożyczenie do czegoś naprawdę świetnego. Bo z tego co pamiętam, te oferty jakieś takie słabe były, a nie? To nie wypożyczenie. Czy my mamy jakąś wniesioną prośbę? O, to jest pytanie. Moje działania. Mam prośbę o wypożyczenie. W ogóle jaka żałosna pensja, widzicie, to 4100 dla zawodnika, co ma 88 overall, no dramat, jest warty 100 milionów, 101 milionów nawet i on dostaje 4100 pensji. Nie wiem, czy to jest tygodniówka podana, czekajcie. A tygodniówka.
Małe zarobki to na pewno nie są, prawda? Ale nie na piłkarzy tej klasy. Dobra, mamy okno transferowe. Skipnijmy sobie ten mecz, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Czy ja dostanę jakąś ofertę? Bardzo bym prosił. Jakaś oferta? Bardzo proszę. Ale nadzieje są... No, nie ma nadziei. Nie, no jakieś tam... Moje działanie, możemy zakończyć karierę. I to klikniemy, jeśli do końca stycznia nikt mnie z Australii nie wypożyczy. Jest! Wiadomość, że ktoś sobie powraca, dlatego może po prostu zagrajmy kolejny mecz, zaprezentujmy się też dobrze. Nie no, 4 minuty połowy, jakoś tak by się dłużył bardzo ten mecz. No nie wiem, ale ten trener... W ogóle jak włączyłem grę, to mnie tam do futa przekierowało na początku, że jakąś paczkę mam do odebrania, coś i mi się gra zamknęła. Nieważne, dobra, zaczynamy. No ładnie tam poszła piłka od Chudego i potem... przypadkiem poszła do tego, co właśnie strzelił bramkę. Mamy 1-0 w 6 minucie spotkania, pięknie. No asysta, asysty w wykonaniu Chudego. No, zawsze to coś, ale... bardzo mi to ocen nie podbije. Rzut rożny mamy. Okej, okay, byłem pewien, że to będzie out, ale no dobra, dobra. Prześrodkowanie Chudego. Tego ja w ogóle nie korzystam z tych rozwiązań taktycznych przy rzutach karnych. Dopiero teraz zauważyłem, że jest ta opcja. Kompletnie o niej wcześniej zapomniałem. Teraz Chudy dośrodkował i bramkę! 2-0! Asysta Chudego po dośrodkowaniu. Niesamowite. Chudy podanie, strzał! Już miałem mówić 3-0, ale jednak nie. I podanie Chudego w końcówce pierwszej połowy, strzał w poprzeczkę do Witka z główki. Nic z tego, no i 2-0 do przerwy tylko dla Pep Glory. I Chudy miał oczywiście udział przy obu tych bramkach. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Dobrze, dobrze, będzie okazja. Chudy biega w pole karne, strzał, broni bramkarz. Ale to był dobry strzał. I może skorzystamy tylko z rozegrania taktycznego, tłok blisko bramkarza może, o. Ale ten tłok się nie zrobił, dobra, ale no... coś tam było i jeszcze to nie koniec tej akcji, Chudy. Rzutka! Czy będzie strzał z główki? Jest strzał z główki i to jest 3-0, proszę państwa! Oczywiście, chyba nie muszę mówić, że asysta Chudego, no... bez niego ten zespół tak średnio sobie radzi. Oho, będzie szansa na kolejną bramkę, jest 4-0. Tym razem bez udziału Chudego. Znaczy jakiś tam udział miał, ale to nie była żadna bezpośrednia asysta, ani nawet asysta asysty. Nie, chyba... nie, Chudy tutaj podał na skrzydło i dobra, była asysta asysty jednak. No, pięknie. Zostawiona piłka dla Chudego była. Czy dośrodkuje? No, będzie rzut rożny. Dobra. Bez żadnego rozwiązania taktycznego, po prostu szybkie dośrodkowanie nie zaskoczyło tutaj przeciwników, ale to jeszcze nie koniec. Ponowna próba dośrodkowania będzie Chudy. Ajajaj, nic z tego. Kolejny rzut rożny, no to jeszcze raz. I ponownie nic z tego. No ale nie koniec, nie ma spalonego. Jedyne czego brakuje w tym meczu to jeszcze bramka Chudego tak naprawdę. Ale nie będzie jej póki co, mamy jeszcze 10 minut, żeby tego dokonać, to 15 może. No i doliczony czas, czyli teraz albo nigdy, czy Chudy zdobędzie bramkę w tym odcinku, bo chyba jeszcze w poprzednim meczu też nie zdobył bramki, same asysty i nie zdobędzie niestety, sędzia goni to spotkanie. 4-0, no przy każdej bramce Chudy miał swój udział, to pokazuje jak świetnym piłkarzem jest i chyba nic więcej nie muszę mówić. Powinien grać w lepszej lidze, w lepszym klubie. FIFA 20 nie popełnił tego błędu, chociaż może będą naprawione, ale... bardziej się zastanowimy przy wyborze klubu, nawet jeśli będziemy to robić drogą losową. Oferta wypożyczenia dla ciebie. Czemu to jest klub? Co to za klub jest? Nie wiem. Gdzie oni grają? Nie, dobra, bez przesady. To jest klub angielski prawdopodobnie. Sprawdźmy sobie, czy oni są chociaż w Premier League. Jeśli nie, to nie mamy o czym rozmawiać. Czekaj. Premier League.
Premier League nie widzę. Są w Championship. Są. To jest pierwszy klub z Championship. Ale to wypożyczenie jest prawdopodobnie na rok. No do końca sezonu, więc nawet jakbyśmy awansowali z tym klubem do Premier League. Co nam to da? Poczekajmy. Są już jakieś oferty, bo Chudy zaczął grać. I mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego w tym okienku wpłynie. Ten mecz sobie skipniemy. Kurde, ale dużo tych meczów jest strasznie. No dobra, oferty mimo wszystko powinny wpływać. Ktoś tam został zawieszony. Na którym miejscu jest nasz klub? Na szóstym, nie tak źle. Chociaż parę meczów tam zagrałem chyba w tym sezonie. Dobra, szybki trening. Może overall do 89 jeszcze podbijemy, chociaż sobie po co nam to? Może lepsze oferty pracy menadżera będą podstawowego, jak już zakończy swoją karierę. Dobra, są dwa mecze, obok się skipnijmy. Oba naraz. Chyba oferty też mogą padać, jeśli robię takie symulowanie. Ten powrócił, co został zawieszony. Jeszcze nie mam takich wiadomości, że zagram na samym meczu, bo dawno nie grałem. Także jest spoko. Powinienem te oferty dostawać, ale... Ale no właśnie. Problem jest taki, że ich nie dostanę. I chyba skończy się tak, jak to każdy przewidywał, że po prostu Chudy odwiesi korki na kołek. Pójdzie w swoją stronę. Jego droga karierą po... Drogi jego i... Ja chcę powiedzieć. No nieważne, jego profesjonalna kariera jako piłkarza zakończy się. Może spróbuje swoich sił jako menadżer, może nie. Zobaczymy. Mogę trening, dobra. Smutne, że tak młody zawodnik. Ile on ma? 20 coś. Chyba, albo mniej. Chyba 20 coś ma. Musi zakończyć karierę, ponieważ nie może się dogadać ze swoim klubem do transferu. Ale jeszcze nie wszystko stracone, ponieważ Fulham. Zarobki są dobre, ale już pomijając zarobki, czy oni są chociaż w Premier League? Proszę was. Proszę. Nie. Oni są w Championship na drugim miejscu. Co robić? Poczekajmy jeszcze. To oferta chyba nie wygaśnie. Nie powinna. Już mam ostatni cień od transferowego. Może dostaniemy jeszcze jedną. Nie muszę chyba jej odrzucać, żeby dostać kolejną, prawda? Prawdopodobnie nie. Zobaczmy, 4 godziny jeszcze mamy. Hallo? Proszę, no nie wiem, cokolwiek z Premier League. Albo z jakiejś innej pierwszej ligi. Czemu mam grać w drugiej? Koniecznie mnie to interesuje. Chociaż dla pieniędzy, nie? Jej! Co? Jaki sliwak, co? To było? Jakiś, ja się nazywam Jankowicz jakiś tam. Więc co? No skończmy to okno transferowe. Chodzi. Ja mam jakieś zapisane sesje? Chyba nie. Ale dobra, nieważne. Po prostu wyjdźmy na razie z tej sesji treningowej. Chcę coś ogarnąć. No nie patrzyłem... Nie no, no tak się nazywa. Halo. No Chudy się nazywa. No nie wiem, co tam było nie tak z tą wiadomością. A to na wartość 77 milionów. Czemu mi wartość spadła, ja się pytam. Dobra, zostałem wypożyczony na rok teoretycznie. Na rok. A rok mija w styczniu. I teraz szybkie cięcie. Ja mam nadzieję, że oni sami awansują. Szybka symulacja do końca. Praktycznie. I zobaczę, czy uda się zagrać w Premier League. Zobaczmy. Cięcie teraz, bo tu chwilę zajmie chyba.
Dobra, nasza symulacja dobiegła końca. Pewnie, że zagram na samym meczu. Czy 59 pozycja. My chcemy debiutować w Fulham. Ja jestem ciekaw naprawdę, co się stanie. I tak ta kariera dość stracona. O nie, mam Mistrzostwa Europy. Dobra! W kolejnym odcinku. W odcinku jeszcze zadebiutujemy w Fulhamie chyba. Zadebiutujemy, bo trzeba po prostu złapać formę przed Mistrzostwami Europy i zagrać z reprezentacją Polski. Mam nadzieję, że powołanie już nie było. No nawet były, to trudno. Najwyżej zadebiutujemy tylko w Fulham. Trudno. Ale daleko skipnęliśmy. A te powołania, nie wiem, czy nie były w kwietniu na mistrzostwa. A, to może być problem. Zobaczymy. A w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo tak. Okazało się, że kolejne odcinki jeszcze będą. W sumie nie planowałem, że będą kolejne. Myślałem, że rzeczywiście nie uda się nigdzie odejść i skończymy tą karierę. Jeszcze ewentualnie jakiś szybki się pojawi z menadżera chudego i tyle. Ale pojawiła się tutaj pewna perspektywa. I myślę, że ją wykorzystamy w kilku najbliższych odcinkach, tak po prostu na zakończenie naszej przygody z FIFA 19. A później będziemy się bawić w 20, mam nadzieję. Także pozdrawiam, cześć!